Niedziela, 7 lipca 2019 roku. W końcu ruszyły długo opóźnione prace przy modernizacji górnego odcinka ulicy Lwowskiej. Po remoncie zmieni się sporo w okolicy zajezdni MPK, jak i samej pętli przy szpitalu Świętego Łukasza. Już teraz wygląda to zupełnie inaczej. Przydrożne drzewo zostało wycięte, zmieniono nieco organizację ruchu na samym rondzie Lwowskiej z okrężną, niebawem zniknie też kilka zabudowań blokujących poszerzenie drogi. Dołożenie po jednym pasie w każdym kierunku ruchu zwiększy ilość miejsca dla pojazdów, a pętla przy szpitalu może w końcu przestanie straszyć zeszłą epoką. Prace remontowe mają w założeniu nie tamować ruchu, ale opóźnień autobusy raczej nie unikną. Wkrótce też nastąpi zamknięcie ulicy Heleny Marusarz, a co za tym idzie linia 31 kompletnie zmieni trasę w wariancie jadącym narzędzi. Wieczorem w okolicach dworca PKP jedna z najnowszych Scania 651 zaliczyła niegroźną obcierkę z osobowym Suzuki. Na szczęście szkody powstałe są raczej tylko kosmetyczne. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Przystanku Info. Zapraszam na kolejne wkrótce.